Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej. W Sztumie jesteśmy już po spotkaniu z panią starostą w sprawie interwencji poselskiej, którą podjęłam na podstawie zawiadomienia od mieszkańców o tym, że coś złego dzieje się w Nowej Wsi. Mieszkańcy zwrócili się do mnie z prośbą, żebym zainterweniowała, ponieważ na lokalnym wysypisku, mimo że jest już decyzja, że ono powinno być zamknięte, nadal jeżdżą samochody, przyjeżdżają nocą, nie wiadomo co się tam dzieje i są po prostu bardzo zaniepokojeni tą sytuacją. Zresztą jak wiem od lokalnych działaczy, od lokalnych naszych ludzi, to nie jest od dzisiaj. Spotkaliśmy się z panią starostą. Niestety nie otrzymałam zapewnień od pani Celmer, że zajmie się tą sprawą. Powiedziała, że z jej punktu widzenia kwestia jest absolutnie dopięta na ostatni guzik, że wszystkie administracyjne kwestie są dobrze poprowadzone i na moje pytanie, czy uznaje tę skargę za zasadną i czy zamierza cokolwiek w tej sprawie zrobić, nie otrzymałam odpowiedzi. To jest smutne, dlatego że jeszcze dzisiaj będę się spotykała z reprezentantami lokalnej społeczności i rozmawiała o tym. Przedstawię oczywiście argumenty pani starosty, że wszystko jest w porządku i administracyjnie to się wszystko spina, ale uważam, że tak nie jest. Mam też taką wątpliwość, czy pani starosta jest dobrym gospodarzem tego miejsca, dlatego że nawet jeśli mamy pewne kwestie administracyjnie dobrze poprowadzone, to jednak wtedy, kiedy ludzie mówią, że mają z czymś problem, należy reagować. Natomiast pani starosta nie tylko nie zamierzała reagować, ale zadawała pytania i zbijała pewne argumenty. Na przykład na stwierdzenie, że jest to bardzo nieprzyjemny zapach, mówiła, ale jaki? Proszę mi powiedzieć jaki. Na stwierdzenie, że samochody jeżdżą nocą do zamkniętego już miejsca, powiedziała, a dlaczego miałyby nocą nie jeździć? Stwierdziła także, że ponieważ niedaleko mieszka jej rodzina, to gdyby tam rzeczywiście był problem, to zajęłaby się tą sprawą. Ja rozumiem, że no, możemy tutaj mówić o pewnym schemacie działania, rodzina na swoim, czy ten rodzina kogoś, kto jest przy władzy, ma, może mieć lepiej, ale to chyba nie o to chodzi, więc apeluję jeszcze raz do pani starosty, żeby potraktowała tę informację, która już nie jest podpisana przez mieszkańców, nie z imienia i nazwiska, ale jest przekazana także przeze mnie, jako posła Rzeczpospolitej Polskiej, Beata Maciejewska się nazywam i jestem tu z imienia i nazwiska, żeby potraktowała poważnie ten problem i potraktowała po prostu ludzi z Nowej Wsi na serio. Jeszcze może tylko powiem, że, bardzo proszę, że decyzja rozszerzająca decyzję wcześniejszą z 2016 roku została przez samorządowe kolegium odwoławcze uchylona. Ta decyzja świadczy o tym, że decyzja pani starosty z lutego tego roku była po prostu nieprawidłowa. To było niezgodne z prawem, co zresztą w uzasadnieniu samorządowe kolegium odwoławcze napisało. Dlatego proszę, mieszkańcy są zaniepokojeni, że od wielu lat próbują na wszystkie możliwe sposoby chociażby dowiedzieć się, co tam się dzieje na tych wyrobiskach pożwirowych i wszyscy, którzy powinni to wyjaśnić, zbywają mieszkańców. Dlatego mieszkańcy się zwrócili o interwencję do pani poseł. I dlatego chciałbym podziękować, że pani poseł zainteresowała się, przyjechała i mam nadzieję, że pomoże mieszkańcom właśnie w rozwikłaniu tej sprawy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałabym też powiedzieć wszystkim Państwu, że jestem zawsze do dyspozycji. Moje biuro poselskie jest otwarte, jest także już działa nasze biuro razem z biurem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Sztumie, więc jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy,
to zapraszam po prostu do mnie i niezależnie od tego, czy to jest w Nowej Wsi, czy w jakiejkolwiek innej miejscowości, jestem do Państwa dyspozycji. A czy ja mogę dodać pytanie? Pani poseł, no dobrze, rozmawiała Pani z Panią starostą i co Pani jakby dalej w tej sprawie może i zamierza zrobić? To zależy także od tego, co dzisiaj usłyszę na spotkaniu z reprezentantami, lokalnej społeczności. To, co zrobiłam, to przekazałam pani staroście list od mieszkańców i zwróciłam się do niej, żeby, ponieważ pani starosta stwierdziła, że nie zamierza się tym zajmować i podważała jakby to, że tutaj nie ma podpisów konkretnych osób, stwierdziłam, że ja jej to przynoszę z imienia i nazwiska. W związku z tym, w ramach interwencji poselskiej określonej w artykule 19 i 20 ustawy o pełnieniu mandatu posła i senatora, oczekuję, że pani starosta w ciągu 2 tygodni, zgodnie z ustawą, odniesie się do tego. Czy posiadają Państwo wiedzę, żeby jakieś inne instytucje zajęły się też tą sprawą? Pani starosta twierdzi, że zajmowały się tą sprawą wcześniej różnego rodzaju instytucje i że ona nie widzi żadnego problemu. Natomiast w tej chwili zwrócono się do mnie, jako do, rozumiem, jednej z desek ratunku, żeby ludziom wreszcie powiedzieć, co się tam dzieje. Pani starosta twierdzi, że to jest od dawna mówione. No to jeśli tak by było, nie otrzymywałabym takich listów. Nie wyobrażam sobie, że ludzie piszą do posła, jak nie mają problemu i mówią, że mają problem. Chciałabym tę sprawę po prostu dla ludzi załatwić. Tak, żeby te osoby, które do mnie piszą, że są zaniepokojone, że nie wiedzą, co się tam dzieje, dlaczego nocą coś jest przewożone, za jakiś czas mogę powiedzieć, ok, wszystko już jest w porządku, wszystko wiemy, sprawa została zamknięta. I tylko o to mi chodzi, żeby pani starosta, widząc zdanie mieszkańców i problemy, jakie oni mają, zareagowała na to. Panie radny, czy na szczeblu Rady Powiatu Sztumskiego próbowali Państwo się zająć właśnie tą sprawą? Tak, w miesiącu marcu, lutym, kiedy była wydana decyzja, jak Państwo wiecie, rozpoczęła się dość ograniczona możliwość działania radnych, bo pandemia, stalne obrady, ale takie wnioski były zgłaszane. Pani starosta oczywiście twierdziła, że wszystko jest w porządku i zgodnie z prawem, co decyzja samorządowego kolegium pokazała, że nie jest zgodna. A pani poseł, czy pani starosta się w jakiś sposób odniosła bo pewnie pani ją pytała też o tą decyzję SKO, która unieważniła jej decyzję. Czy ona się w jakiś sposób odniosła do tego? Ona się do tej kwestii chyba nie odnosiła bezpośrednio, natomiast ona twierdziła, że już teraz w zasadzie nie ma problemu. Odniosła się tylko chyba w jednej kwestii. Tak, to znaczy powiedziała, że przepraszam, ja tego mówię. Starostwo nie jest stroną w tej sytuacji. A pan był uczestnikiem tego? Tak, byliśmy wszyscy. Tak, ja byłem na tym spotkaniu, że to przedsiębiorca może wystąpić do sądu o zbadanie tej sprawy przez sąd, bo taka możliwość odwoławcza istnieje. Ale nie powiedziała nam, czy przedsiębiorca będzie występował. Czyli pani starosta wydała decyzję, ona została unieważniona. Unieważniona i nie jest w obiegu prawnym. Co nie świadczy, że ona nie może, czy tak stanie się do końca. Czy próbowali Państwo dopytać, jakie materiały dokładnie według tego pozwolenia są tam składowane i tak, powinny być składowane? Ona nam o tym wszystkim mówiła. Tutaj też stwierdzano, że były kontrole, wskazywano na to, że to jest 6 z kilkunastu dopuszczalnych substancji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to było już jakiś czas temu. I teraz chodzi nam jednak o to, że ludzie nadal mają wątpliwości, że ludzie nadal są zaniepokojeni tym, że coś jeździ w nocy, mimo że decyzja została uchylona. I do tego pani starosta się, kiedy zapytałam ją, czy zamierza cokolwiek zrobić, no to zauważyłam po prostu takie miny, które wskazywałyby na lekceważenie tej sprawy. A tak nie powinno być.
Sama pani wspomniała, że ta sprawa może być przez starostę zlekceważona. Co w sytuacji, jeżeli pani za 2 tygodnie nie otrzyma odpowiedzi od starosty powiatu sztumskiego? Będziemy się nad tym zastanawiać razem z moimi tutaj współpracownikami i z reprezentantami lokalnej społeczności, ale ja na pewno tej sprawy nie odpuszczę, dlatego że jeśli tam rzeczywiście jeżdżą samochody teraz, no to jest niezgodne z prawem. I jeśli będę miała kolejne, poproszę moich współpracowników, żeby monitorowali tę kwestię. Jeśli będę miała kolejne zgłoszenia czy dowody na to, że tak się dzieje, podejmę kolejne działania. Albo będzie to załatwione, albo będziemy działać w tej sprawie dalej. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.